Podcast dla Wikipedii, Latarnia Morska, Rozewie 2. Na Latarni Rozewie 2 miałem okazję być. Ty, Monika, chyba jeszcze nie miałaś tej okazji, czy już byłaś? Już byłam. Miałam tą okazję przede wszystkim być pod latarnią tuż po zakończeniu jej remontu. Ponieważ należę do Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego, to członkowie tegoż towarzystwa jako pierwsi w Polsce mieli okazję pojechać jeszcze w warunkach zimowych, bardzo niesprzyjających, na przylądek rozewski, aby zobaczyć efekt zewnętrzny tej rewitalizacji tego obiektu. Natomiast dzięki panu Apoloniuszowi Łysejko miałam okazję być w laternie też, i to latem, potworny upał, kiedy tam panowało prawie 60 stopni, także mogę sobie wyobrazić też, jak na innych latarniach przy pełnym nasłonecznieniu, jak ciężkie warunki panują. To jest chyba latarnia na polskim wybrzeżu, która jest najmniej używana, bo ona krótko działała, zdaje się, prawda, bo teraz też nie działa. Ale może przypomnij historię, dlaczego ona w ogóle powstała, bo przecież było Rozewie 1, czyli to, które teraz świeci, tak, które działa, a ta latarnia nie działa. To wydawałoby się, że ta jest starsza, tamta młodsza, ale tak naprawdę to ta jest młodsza. Tak, zgadza się, jest to latarnia młodsza. Cała jej historia praktycznie zamyka się w okresie 35 lat, historia działania jako latarni morskiej. I można by powiedzieć, że właśnie, dlaczego zbudowano kolejny obiekt latarniany w tym samym miejscu, gdzie już doskonale radziła sobie Rozewie 1. Otóż był rok 1875 i w tamtym czasie latarnie morskie, owszem, posiadały optykę i paliły światłem stałym. Natomiast dzisiaj mamy już różne charakterystyki. Charakterystyka informuje osoby przebywające na akwenach wodnych, jaka to jest latarnia. Natomiast wtedy było światło, ale światło stałe. W tym samym czasie była zbudowana latarnia w Czołpinie, i jak zapalono by Czołpino, świeciłoby światłem stałym. Kawałek dalej Rozewie 1 świeciłoby światłem stałym. Osoba będąca na akwenie wodnym nie rozpoznałaby, która to jest latarnia, bo tu i tu światło stałe, więc nie wiedziałaby dokładnie, na jakim odcinku wybrzeża przebywa. W związku z czym zdecydowano się na zbudowanie drugiego obiektu, który miał się tym wyróżniać, że Czołpino to jest jedno światło, a Rozewie blisko siebie dwa światła stałe. I tak w 1875 zbudowano latarnię Rozewie 2, niewielką wieżę z pięknym budynkiem latarników, bo wtedy, odkąd ona zaczęła działać, na Rozewiu było już potrzebnych 5 latarników, czyli 5 latarników z rodzinami. No to już potrzebowali więcej obiektów mieszkalnych, większej też ziemi, którą dzierżawili na miejscu, bo jak wiadomo, no wtedy tereny Rozewia to nie jest to, co dzisiaj. Dzisiaj w ogóle nie widać tego pięknego klifu, który rzeczywiście tam się rozpościera i widoku na morze. Wtedy to były pastwiska, łąki, zatem teren zupełnie otwarty i już spacerując przy latarni Rozewie widzieliśmy cały Półwysep Helski. Dzisiaj, żeby zobaczyć Półwysep, trzeba wejść na latarnię Rozewie 1 i wtedy dopiero widać. Natomiast wtedy były to tereny zupełnie niezadrzewione, także zupełnie inna okolica. No a co z tym drugim życiem, bo odrestaurowana jest pięknie. Wygląda jakby była dopiero oddana do użytku. W tej chwili ta latarnia po tej restauracji, jeśli tak można powiedzieć. No i co dalej? Co będzie z tą latarnią? Rzeczywiście w 2014 roku przeprowadzono remont tej latarni. Jakby pieczę nad całym remontem, nad rewitalizacją obiektu objęło Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego. Latarnia nie tylko, że odremontowano budynek latarników, wieżę, także w samej laternie zadbano o to, żeby znalazła się replika optyki. No i w ogóle laternę posadowiono na swoim miejscu, bo nie każdy może pamięta, że jeszcze całkiem niedawno w tym miejscu latarnia kończyła się na tarasie widokowym i na nim była taka biała opaska. Bowiem całą laternę z optyką w 1910 roku zdemontowano z tej latarni w chwili, kiedy przestała działać. Zdecydowano się na to, że jednak Rozewie 1 będzie poddane modernizacji i tą latarnię wygaszają. I jest też taka zagadkowa sprawa w sumie związana z optyką z latarni Rozewie 2, bowiem zdemontowano laternę z optyką. Jak podają źródła, one miały być przeniesione do latarni na wschód, jeszcze na wschód, za naszą wschodnią granicę, do latarni w Kłajpedzie i Bałtyjsku. Natomiast czy rzeczywiście tam trafiła ta optyka, jakieś elementy? Wszelki słuch zaginął, także nie wiadomo, co się dalej stało.
My natomiast teraz możemy podziwiać odrestaurowaną replikę tej optyki właśnie na Roseview. Nazywam się Monika Śniedzieska-Lerczak. Od wielu lat pasjonuję się latarnictwem polskiego wybrzeża. Prowadzę blog latarnica.pl oraz stronę internetową na Facebooku. Zapraszam. Więcej informacji na temat podcastów dla Wikipedii można znaleźć na stronie wikiradio.org.